Chciałem tytułem wstępu rzucić tutaj światłą myślą na temat całej medialnej burzy, by płynnie przejść do dyskusji z argumentacją. Jednak, jak to zwykle bywa, internet mnie uprzedził, a ten komentarz jest idealnym odzwierciedleniem tego, jak niedojrzali jesteśmy nawet nie jako gracze, a jako gatunek. Satysfakcjonujący gameplay w Cyberpunk 2077? Chyba dla boomera. Krytycznie słaba sztuczna inteligencja odzierająca wymianę ognia z jakiejkolwiek radości. Drewniany i po prostu słaby model kierowania pojazdami dobry dla gówniaka, podrostka bądź boomera. Trzeba mieć wykoślawiony sposób pojmowania terminu patriotyzm, aby wspierać to. Pierwsze miejsce ok, ale w rankingu pod tytułem rozczarowanie roku. No i prościej się tego nie da ująć. To tyle na temat gry, można się rozejść. Tylko, że nie. Siemanko, z tej strony Maxior, a to jest recenzja Cyberpunk 2077 w wersji na konsolę Xbox Sex. Czemu taka nomenklatura do tej pory nie weszła do języka powszechnego, to ja nawet nie. Anyway, gra została wydana także na PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 oraz pecety. I oczywiście najbardziej nurtującą wszystkich kwestią jest stan techniczny tej rodzącej się przez niemal dekadę w bólach produkcji. Odłóżmy jednak dywagacje na ten temat póki co na bok i skupmy się na tym, jaką grą właściwie jest Cyberpunk. No i giereczka, jak jej sam tytuł wskazuje, dosyć jednoznacznie przenosi nas do dystopijnego świata przyszłości, w którym to ludzie i technologia żyją za pan brat w ogólnej moralnej degrengoladzie. Wszechobecny hedonizm i galopująca konsumpcja funkcjonują tu na równi ze sprowadzeniem ludzkiego ciała do roli narzędzia i zwyczajnego umniejszania człowiekowi jako jednostce. A to wszystko pod wodzą wielkich korporacji, które znudzone nieustannymi kąpielami w skarbcu Sknerusa McQuatcha zaczynają zabawiać się w Boga i dążyć do zrobienia z człowieka nieskończonego bytu, którego śmierć się nie ima. I oczywiście jest tutaj cała koncepcja transhumanizmu i dążenia do postczłowieczeństwa, koszmarne rozwarstwienie społeczne i wysoko rozwinięta technologia, kontrastująca z niskim standardem życia większości obywateli. I na tle tego wszystkiego odnajdujemy się my z naszym awatarkiem znanym jako V. I zależnie od wybranej przez nas ścieżki, V może być wychowanym na ulicach wielkiego miasta drobnym cwaniaczkiem, wolnym duchem z pustkowi, wręcz Mad Max wannabe, który we włosach ma wiatr, a w żyłach benzynę, lub ostatecznie odzianym w mocno nakrochmalony firmowy uniform i długi kij w zadzie korposzczurem. Chciałbym już tutaj się odnieść do samej kreacji postaci, bo jakkolwiek ścieżka, którą obieramy na samym początku, decyduje o introdukcji, tak nie ma znaczącego wpływu na zbyt wiele. Bo koniec końców zawsze to wygląda tak samo, w ten czy inny sposób spotykamy Jackiego, wplątujemy się w zlecenie od Dexa i ostatecznie stajemy się radosnym towarzyszem Johnny'ego Silverhanda. I z jednej strony ta wolność na samym początku jest nieco pozorna i to jest fakt, z drugiej jednak przyjmijmy, że to tak naprawdę nie ma znaczenia, a kilka dodatkowych opcji dialogowych i zależnych od klasy rozwiązań podczas wykonywania zadań w zupełności wystarcza, by uargumentować ten wybór. Oczywiście dało się to zrobić lepiej, bo w kluczowych momentach rozwój fabuły mógłby być zależny od naszej przeszłości. Ostatecznie dobrym pomysłem byłoby nadanie każdej z klas jakiejś unikatowej cechy czy bonusu, jak zasobne konto korporacyjnej mrówki albo lepszy samochód dla nomada. Cokolwiek. I oczywiście dostajemy takie drobne niuanse, jak możliwość zasugerowania innemu bohaterowi modyfikacji motoru, ale jak wspomniałem, to są detale, w oczywisty sposób budujący przedstawiony świat, ale w ostatecznym rozliczeniu niespecjalnie istotne. A skoro o kreacji postaci mówimy, to sam kreator jest taki se. Na tyle taki se, że mimo iż jestem entuzjastą tego typu bajerów i późniejszych przebieranek swojego awatarka, tak w tym mi się kompletnie nie chciało siedzieć. No bo tak naprawdę korzystasz z kilku predefiniowanych elementów i możesz z tych gotowych klocków stworzyć jakiegoś patałacha, który będzie po futurystycznym świecie wesoło popylał. W końcu odstawiłem jakiegoś koślawca i stwierdziłem, że okej, tu się pomaluje, tu się wyklepie, zmieni fryz, da tatuaże i będzie gituwa. I to mnie poważnie uderzyło, bo w trakcie gry nie da się modyfikować bohatera. Uważajcie, w grze traktującej poniekąd o modyfikacjach ciała, nie da się modyfikować ciała. Great job! I absurdalne jest to o tyle, że przecież edytor jako taki w samej grze istnieje. Może nie jest jakoś specjalnie wybitny, ale no proszę was. Przecież wrzucenie kilku punktów na mapie, nazwanie ich stylista czy cokolwiek i przenoszenie nas tym samym do okrojonej wersji edytora, to chyba nie jest jakaś fizyka kwantowa. I wiem, że czepiam się pierdoły, ale autentycznie nie rozumiem, czemu tego nie ma. I przez to latałem przez całą grę z jakimś patafianem, który wyglądał jak palant i analfabeta.
Ale abstrahując już od mojej dziwnej fiksacji na punkcie bycia wirtualnym faszynistą, przejdźmy do konkretów. Rozgrywka. I w swych założeniach Cyberpunk jest grą oferującą niesamowitą dowolność w podejściu do gameplayu. Nic w zasadzie nie stoi na przeszkodzie, by grać jajogłowym inteligentem o gładkiej gadce i operującym na wysokopoziomowym hakowaniu, mającym na celu unieszkodliwianie napataczających się oponentów. Możemy też niczym ten cichy asasyn czaić się w mroku i skutecznie punktować gamoni z ukrycia. Możemy być ninją z kataną i naręczem narzędzi oszałamiająco ogłuszających, czy ostatecznie iść full frontal i jak nie przymierzając John Rambo wpadać na pełne i popłoch śmierci i rozpacz w szeregach wirtualnych bytów. W praktyce jednak działa to różnie. Bo nie ukrywam, że jako preferujący otwarte starcia entuzjasta obijania niemilców poszedłem zdecydowanie w opcję mi najbliższą. I już na początku gry znalazłem armatę, która swą skutecznością przetrzebiania wrażych hord zawstydzała najpotężniejsze zabawki z filmów z Arnoldem czy Sylwestrem. Koniec końców zdobyte perki, modyfikacje czy ostatecznie usprawnienia do samego rewolweru pozwoliły mi wychodzić z każdej konfrontacji obronną ręką, bez większego uszczerbku na zdrowiu i szczęśliwości. I samo strzelanie jest wcale nie takie złe. Model jest z gruntu borderlandsowy i chociaż poszczególne pukawki mają swoisty ciężar i odrzut, tak nijak się to ma do wzorcowego naparzania z karabinów w rasowych FPS-ach. Mimo wszystko strzela się sympatycznie, a headshoty wchodzą gładko i szczodrze. Nieco inaczej jest z bronią białą, która jest wyraźnie przekokrzona, a kiedy już wejdziesz w posiadanie ikonicznej modyfikacji w postaci wyłaniających się z ramion swojego awatara modliszkowych ostrzy, to stajesz się wcieleniem destrukcji, siewcą rozpaczy, cholernym wirtuozem dekapitacji, protegowanym ponurego żniwiarza z finezją odstawiającym dance macabre niczym Krzysztof Bosak Pasodoble w Tańcu z Gwiazdami. I z tym elementem niesamowicie kontrastuje koszmarna walka wręcz, która jest tak koślawa i pokraczna, że jej brak mógłbym traktować jako zdecydowaną zaletę tytułu. Podobnie jest ze skradaniem, które wywołuje u mnie flashbacki z produkcji spod bandery Wolfensteina. Skradanie istnieje i nawet dostajemy jako takie narzędzia do skutecznego jego egzekwowania. I mimo, że próbowałem kilka razy skrytego podejścia, chcąc poczuć się jak rasowy szpieg wspierany przez hakerskie zdolności i wspomagające mnie w ukrywaniu mody, nie dało się z tego wykrzesać choćby krzty satysfakcji i zdecydowanie nie pomagała w tym sztuczna inteligencja przeciwników, która, umówmy się, jest żadna. No właśnie, bo wychodzi tutaj pewien problem stricte gameplayowy, czyli to koszmarne AI. Bo zupełną normą jest to, że oponenci w trakcie walki zwyczajnie zapominają o starciu albo gubią gracza, bezradnie wpatrując się w pustkę i rozważając sens swojej cyfrowej egzystencji. Potrafią też z uporem maniaka strzelać w ściany czy rzucać sobie granaty pod nogi, przez co starcia z nimi nabierają aspektu komicznego. I proszę was, nie mówcie, że gdybyś grał na hardzie, to inteligencja przeciwników byłaby dobra! Bo nadal jest ona żadna, a wyższy poziom trudności sprawia, że biją mocniej i żyją dłużej. No i warto tutaj podjąć też mój ulubiony temat, czyli... OCZYWIŚCIE! Rozwój postaci, który jest nieco przesadnie skomplikowany i przy okazji niezbyt czytelny, jak zresztą cały interfejs. Bo mamy kilka niezależnych od siebie pasków, zapełnianych osobno klasycznymi punktami doświadczenia, ale też ogólnym poziomem renomy naszego bohatera w futurystycznym uniwersum. I ciułamy kolejne poziomy ludzika, rozbudowując kolejne poziomy jego bazowych umiejętności, do tego rozwijając dane cechy, odblokowujemy perki związane z konkretnymi działaniami naszej działalności, a podejmując specyficzne akcje w wybranych specjalizacjach, odblokowujemy dodatkowe premie dające nam wymierne bonusy. I gra komunikuje nam to wszystko tak średnio, raczej wcale, za pośrednictwem beznadziejnego w nawigowaniu menu, w którym znalezienie czegokolwiek jest przygodą. Tak samo jak odczytanie mocy używanej broni, bo cyferki krzykliwie ją prezentujące nijak nie przekładają się na zadawane obrażenia i by dowiedzieć się, która zabawka jest faktycznie mocniejsza, należy zagłębić się w szczegółowe statystyki. I to wszystko bezpośrednio przekłada się na to, że sami jesteśmy skonfundowani niczym mopki w grze, a dłubanie w tych statystykach przypomina rozkminianie atrybutów zawodnika z Football Managera. Czyli w zasadzie powinno mi się podobać. Kontynuując jednak wątek tej sztucznej bezmózgi, to niepojęte jest dla mnie, jak bohaterowie potrafią bezrefleksyjnie wjechać w pieszego zawieszonego gdzieś na środku drogi. I najlepsze jest to, że w takich sytuacjach policja przyczepi się do mnie jako pasażera, nie mając kompletnie żadnych pretensji do tego kretyna, który prowadzi wóz i właśnie na oczach stróżów prawa rozjechał Bogu ducha winnego przechodnia. No właśnie, policja. Specjalnie podczas pisania tego tekstu jeszcze raz włączyłem grę, by sprawdzić to dogłębnie i policja to jest żart z poziomu chłop się za babę przebrał. No boki zerwane.
Funkcjonariusze pojawiają się kompletnie od czapy i jak ci wspomniani kretyńscy oponenci też zapominają o swojej misji ratowania biednej, uciśnionej ludności, stojąc bezmyślnie zapatrzeni w przestrzeń i przyjmując porcję headshotów zupełnie niewzruszenie. Możesz więc spokojnie podjąć się rzezi i kiedy wybijesz wszystkich ze spawnowanych niebieskich, gwiazdki znikają, a ty sobie popylasz jak gdyby nigdy nic. Nie ma spektakularnych pościgów czy zintensyfikowanych z góry przegranych potyczek rodem z GTA. Po prostu sobie strzelasz i idziesz dalej. Inna sprawa, że podczas zdarzeń losowych, kiedy pomagasz stróżom prawa, ci mogą zacząć cię zupełnie randomowo atakować za to tylko, że na obszarze działań wyciągasz broń. No panno chwalebna, co w ostrej świecisz bramie, ta gra w dużej mierze składa się z takich właśnie irytujących pierdół. I tu przechodzimy do creme de la gem, czyli kwestii technicznej. Bo nie ma co ukrywać, że cyberpunk jest pod tym względem koszmarny. Spawnujący się w ścianach NPC, wspomniana przeze mnie sztuczna bezmózgia, wywalanie znaczników, szwankujące wytyczanie trasy na minimapie, czy wywalanie skryptów przy questach to chleb powszedni. Na endgame'ie jeden z koniecznych do pokonania przeciwników, trafiony przeze mnie, uparcie przelatywał przez ściany kontenera, przez co stawał się dla mnie niedostępny, a ja byłem zmuszony do wczytania save'a. Trzykrotnie. Dopiero podejście do niego i zapewnienie mu wiecznego spoczynku ręcznie poskutkowało ruszeniem naprzód. No i to miasto, które oddając sprawiedliwość wygląda obłędnie, jest naprawdę piękne i bogate w detale. Jest po prostu puste. No i okej, ograniczenia techniczne, ale jakoś to tak gryzie się z koncepcją cyberpunkowej przeludnionej metropolii, gdzie powinniśmy tłoczyć się w tłumie żyjących niemal jeden na drugim ludzi. Te negatywne odczucia potęguje armia klonów, która pojawia się przed naszymi oczami i jednocześnie możemy spotkać w tym skromnym gronie przechadzających się ludzików 3 czy 4 identyczne osobniki. I trochę to tworzy wrażenie teatralności całego przedsięwzięcia, bo ta cudownie zaprojektowana metropolia jest jedynie fasadą, na tle której odgrywamy naszą rolę w tej całej historii. Nie dość, że miasto jest opustoszałe, to do słusznej większości budynków nie możemy wejść, nasze możliwości interakcji z otoczeniem są naprawdę znikome i wszystko to sprawia, że iluzja żyjącego świata bardzo szybko pryska niczym bańka mydlana. A nie powiedziałem jeszcze o samym funkcjonowaniu gry, które paradoksalnie nie jest aż tak złe, jak je malują. Przed pierwszym patchem na Xboxie faktycznie co krok spotykałem się z kilkudziesięciosekundowymi zwiechami, które wywoływały u mnie chęć resetu konsoli. To oczywiście dosyć szybko naprawiono. Poza tym jednak nie spotkałem się z jakimiś poważnymi spadkami wydajności wykraczającymi poza standardy tak dużych produkcji i mało tego, gra ani razu nie wywaliła mi się na plecy, mimo że skończyłem ją jedną postacią i całkiem sporo pograłem drugą. Podobno, i zaznaczam to słowo, na konsolach odchodzącej generacji jest zdecydowanie gorzej, a framerate woła o pomstę do nieba. Ale z doniesień ludzi będących bardziej na bieżąco z tematem, sytuacja jest na bieżąco gaszona i teraz przy odrobinie samozaparcia tytuł jest nawet grywalny. A kiedyś to się grało w Tomb Raidera w 10 FPS-ach na najniższych detalach i wszyscy się cieszyli, że gra w ogóle działa. I nikt nie narzekał! I kończąc tę pustą dysputę, powiedzmy wprost, że wydanie tej gry na stare konsole było błędem ze strony CDP-u. Jednocześnie błędem ciężkim do skalkulowania, bo decyzja o odwołaniu wydania gry na PS4 i Xbox One byłaby prawdopodobnie równie źle przyjęta. Ale powiedzmy sobie też wprost, że gracze to cholerne primadonny, które w pewnym momencie chciały tylko patrzeć, jak CDP się wywala i sobie ten głupi ryj rozwala, żeby potem móc jeszcze wesoło pokopać leżącego. I tym samym zaczęli odsądzać od czci i wiary zarówno grę, jak i samych twórców. Zupełnie niesłusznie. Poczynając od pierdoły, jaką jest chociażby model jazdy, na który hejtu zupełnie nie zrozumiem chyba nigdy. Bo ten model jest niezły. Oczywiście fizyka lubi odstawiać Brad Gensa, niektóre maszyny poruszają się jak te kostki mydła po brzegu wanny, ale koniec końców jeździ się całkiem nieźle. Gorzej z jednośladami, ale samochody naprawdę dają radę, tym bardziej, że każdy z nich prowadzi się nieco inaczej. I gdybym miał z pamięci wskazać grę, której model jazdy jest zdecydowanie gorszy niż tutaj, to bez wahania wymieniłbym chociażby Watch Dogs, dowolną część. No i oprawa, ta jest wyborna. Może nie do końca jeśli chodzi o modele postaci, bo tutaj bywa różnie. Ci główni bohaterowie wyglądają naprawdę świetnie, są pełni detali, ich mimika i gestykulacja zachwyca, tak samo jak i to, że podczas dialogów zachowują się w pełni naturalnie, a nie stoją jak te kołki wpatrzeni w niebyt i niemrawo ruszają ustami imitując mowę. Nieco gorzej jest z NPC-ami, którzy wyglądają tak se. Z daleka okej, ale lepiej bez kija nie podchodzić. A i taka mała dygresja. Wiecie co mnie uderzyło? Że CDP znany z nieźle reżyserowanych scen seksu i wręcz chlubiący się tym przy okazji Wiedźmina
umieścił w Night City tylko dwóch sex workerów. I to stojących niemal obok siebie. Tak jakoś dziwnie to wyglądało. Anyway! Samo miasto za to, jak już wspomniałem, wygląda naprawdę zjawiskowo. Jest pełne detali, barw i charakteru. Nocą wygląda jak wyjęte z Blade Runnera, by za dnia, mimo powiewu kalifornijskiego sznytu, nie pozwalało nam zapomnieć, że mamy do czynienia z rządzoną przez chciwe korporacje dystopijną megametropolią. Niemałą rolę odgrywa tutaj wyśmienite oświetlenie, które odciska swoje piętno również na genialnie wyglądających terenach pozamiejskich. Aż chciałoby się to podziwiać w pełnej krasie z błogosławieństwem ray tracingu. Niestety na swoją kartę czekam już jakieś 4 miesiące. Dziękuję pan Nvidia. I można tak długo szerzyć rozważania o tym, jak prezentuje się cyberpunk od strony czysto technicznej czy gameplayowej, wytykając jej kolejne błędy i niedoróbki. Tak naprawdę z gliczy i durnych wpadek mógłbym zrobić kilkugodzinną kompilację, z której zapewne każdy uśmiałby się po pachy, bo przecież do tej pory nikt nie wydał dużej gry obfitującej w takie babole. Dla przykładu ta scena stała się już koronnym dowodem winy Redów, bo ten ślizgający się typek w barze pojawia się u każdego i zawsze, co jednoznacznie wskazuje na to, że ten błąd nie powinien zostać przeoczony. Pomijając jednak to wszystko, jest jedna istotna kwestia, o której z rozmysłem wspomniałem jedynie zdawkowo do tej pory, a która odróżnia cyberpunka od wszystkich koszmarnie zapaskudzonych błędami dużych gierek. Historia. I to jest element newralgiczny, który stanowi o wartości samej gry. Cyberpunk napisany jest mistrzowsko. Główna historia jest ciekawa i wielowątkowa, a przy tym opowiedziana w sposób przykuwający do ekranu. I to nawet pomimo nieco przynudzającego wprowadzenia, które spuentowane jest bardzo mocnym momentem kulminacyjnym rozpoczynającym właściwą akcję. Wszystkie postacie napisane są wybornie, a i od strony aktorskiej nie pozostawiają wiele do życzenia. I zaznaczam, że mówię o dubbingu angielskim, bo sorry, ale moje zboczenie tłumaczyłem już tak wiele razy, że nie ma sensu się tutaj powtarzać. Przoduje tutaj oczywiście Keanu Reeves, którego nieco apatycznie zagrany Johnny Silverhand jest wyśmienicie wtopiony w klimat całej produkcji. Jego celne, cyniczne docinki i cała interakcja z graczem, będąca de facto dialogiem wewnętrznym, jest mistrzowsko napisaną i odegraną relacją. Do tego dochodzi cały wór wątków pobocznych, które też zakręcają w niespodziewanych kierunkach i same w sobie są dużo ciekawsze niż główna historia, która, jak już zaznaczyłem, trzyma naprawdę wysoki poziom. I przede wszystkim ta przewodnia oś fabularna nie jest wielkim epickim questem o ratowaniu świata i okolic przed złym złem. Jest zdecydowanie bardziej kameralną historią o ludzkich dramatach i istocie egzystencji, o woli życia i jego wartości w świecie, gdzie ciało tak naprawdę jest towarem. I brzmi to patetycznie i pretensjonalnie, ale historia V jest właśnie jego, czy też jej. Jest osobista i nie wiąże się z wyimaginowanym celem obalania fundamentów otaczającej tę postać rzeczywistości. I tę maestrię w snuciu opowieści obserwujemy w genialnych dialogach, świetnie wyreżyserowanych cutscenkach czy skryptowanych scenach i na każdym kroku przekonujemy się, że Redzi nie mają sobie równych w tej konkurencji. Jest jednak jeden poważny problem z tą produkcją. Jest zbyt krótka. Oczywiście nic nie przeszkadza w tym, by spędzić w Night City 100 i więcej godzin, cały czas mając coś do roboty. Czy to rozwiązując zagadki kryminalne, biorąc udział w wyścigach z drobnym twistem, bawiąc się w asasyna, czy oddając się wątkom romansowym. Ale główna linia to zaledwie 20 godzin rozgrywki. I naprawdę, miałem wrażenie, że w pewnym momencie fabuła skacze w czasie, omijając wątki, które ewidentnie tam były, jednak zostały wycięte przez pospieszne wydanie tytułu. Znając Redów, część z nich powróci w DLC, ale nadal jest to trochę rozczarowujące. I to tyle, jeśli chodzi o Cyberpunk 2077. W pełni rozumiem rozgoryczenie graczy stanem produkcji na premierę, jednak to, jaka burza rozpętała się wokół tego tytułu i to, jak negatywne, niezdrowe emocje wzbudza, jest dla mnie zatrważające. Nazywanie tej produkcji cybergównem i ogłaszanie najgorszą grą wydaną kiedykolwiek jest krzywdzące. Nie tylko dla samego tytułu, ale i dla jego twórców. Tym bardziej, że przecież nie tak dawno dostaliśmy to gówno, które oprócz bycia technicznym koszmarem nie miało do zaoferowania nic poza znanym logiem i obietnicą, że w drużynie będziesz bawił się dobrze. A przecież było grono ludzi, którzy potrafili tego szamba bronić jako dobrej gry. Wystarczy spojrzeć w komentarze pod moim filmem. Więc
w ostatecznym rozrachunku Cyberpunk u swych podstaw jest świetną grą, której polecam wam doświadczyć, jak tylko zostanie doprowadzona do porządku porcją potężnych patchy. A patrząc na tempo prac, może to nastąpić niedługo. Tak czy inaczej, potraktujcie ten film jako suplement do topki, bo podnosząc tę całą argumentację, mogę z czystym sumieniem określić Cyberpunk 2077 moją grą roku 2020. I tą osobistą myślą kończę. Cześć.